W wałbrzyskiej hali Osiel odbył się finał strefy wałbrzyskiej w halowej piłce nożnej dziewcząt w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wśród uczestniczących drużyn znalazły się m.in. piłkarki z Kłodzka, Świdnicy, Bogoszowa Gorz i oczywiście nie zabrakło reprezentacji z Wałbrzycha. To był finał strefy wałbrzyskiej piłki halowej szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce zajęło Kłodzko. Kłodzko, zespół szkół ogólnokształcących z Kłodzka. Drugie miejsce zespół szkół ekonomicznych ze Świdnicy. Ubiegłoroczny mistrz strefy, który zajął drugie miejsce na zawodach dolnośląskich. Ocena poziomu gry według organizatorów była zadowalająca. Choć jak się okazało, w wielkim finale nie zobaczyliśmy reprezentantek z Wałbrzycha. W ostatnim meczu spotkały się bowiem piłkarki z Kłodzka i Świdnicy. Coraz większy poziom, bo poszczególne dziewczynki z poszczególnych szkół trenują w klubach i dojeżdżają do Wrocławia. No, Świdnicy też dwie dziewczynki, które trenowały nawet z chłopcami. Startowały początki kariery to były w młodzikach z chłopcami. Mimo tego niewiele zabrakło w wałbrzyskiej drużynie, aby zagrać w finałowym meczu, ponieważ w całym turnieju nie przegrały ani jednego meczu. Jednak to bilans strzelonych bramek zdecydował o tym, które drużyny mogły zagrać w mecz o finał. W tym roku Wałbrzych słabiej. Tak samo jak wśród chłopców i wśród dziewczyn. W ubiegłym roku też. W naszych chłopcach Świdnica zajęła pierwsze miejsce, a Wałbrzych trzecie miejsce. Jednakowy stosunek wybranek był i rzuty karne były. No i z karnymi przegrali wejście do finału. Mimo wszystko zarówno mecze ligowe, jak i coraz większa liczba turniejów piłkarskich dla kobiet świadczy o coraz większej popularności tej dyscypliny wśród kobiet.